rozmowy poza ciałem. OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała. Powitam słuchaczy Infry po raz kolejny. Dzisiejszym gościem jest Jason. On już gościł u nas. Opowiadał o swoich OB. Witam wszystkich serdecznie po raz drugi. Opowiadałeś mi wcześniej, że stawiałeś ludziom taroty. Tak, tak, tak. Ja bardzo się nie znam na tym, więc od razu się pytam tak z góry, czy mógłbyś nam nakreślić, co to w ogóle jest? Stawianie tarota polega na tym, że losujemy braną ilość kart, zależy od rozkładu, który zależy od rodzaju zadanego pytania. Potem na podstawie tych wyciągniętych kart interpretujemy dane zdarzenie, jakie się potoczy w przyszłości. Oceniamy teraźniejszość i jesteśmy w stanie przeanalizować przeszłość. Coś jak jasnowidzenie? Tak, coś tego rodzaju i bardzo ważna jest intuicja we wróżeniu właśnie. Wnioski, które tak jakby wchodzą do głowy jak taki impuls. I ważna jest też właśnie umiejętność zinterpretowania tych kart. No dobrze, załóżmy, że stawiasz mi teraz tarota. Co się dzieje? Rozkładasz karty, ja taszuję, jak to taszuję. I co z tego tam wychodzi? Na stole układasz lewą, prawą ręką. Polega to na tym, że układam z kart wachlarz, wcześniej nie tasując i losuję określoną liczbę kart. W zależności od pytania wtedy stosuję określony rodzaj rozkładu kart i wtedy na podstawie tych kart odpowiadam. I w różnych miejscach rozkładu jest różne przedstawiają się różne sytuacje. Na przykład na miejscu numer 1 mamy teraźniejszość, na miejscu na przykład numer 2 rzecz, która powiedzmy pomaga nam w osiągnięciu tego, o co się pytamy. Na innym jeszcze miejscu mamy coś, co nam przeszkadza. Na przykład na czwartym miejscu mamy wynik tej całej sytuacji, jaki wyniknie w przyszłości. Właśnie zależy od pytania. I co, wierzysz to? Tak, teraz stawiam już parę lat i dochodziło do takiej skuteczność mniej więcej tak 90% wychodzi, trochę więcej. Wow. Ale sądzę, że może być nawet 100, tylko że to zależy od osoby. Po tych paru latach mam około 90%. No ale co takiego znaczy się wykrywasz? Pytania są różne. Ludzie na przykład pytają się mnie, czy wyjadą za granicę, pytają się mnie o zdrowie, czy gdzieś wyjechać, czy ktoś na przykład z ich bliskich zdarzy szkołę, czy się dostanie na jakieś studia, czy dostanie jakąś pracę, czy ktoś kogoś kocha. Jasnowidz. Robiliśmy taki eksperyment, że szukaliśmy jednego z uczestników forum, bo on tam zaginął, wyjechał i rodzina go poszukiwała, tam weszła na jego konto i wtedy robiliśmy te badania. Mi wyszło, że on wyjechał i to była sytuacja konfliktu z jakąś kobietą. Wyszło, że on właśnie wyjechał przez tą kobietę, bo się zdenerwował. Potem okazało, że to jest prawda, że on żyje, przyjechał, bo zdenerwował się, no, nieprzyjemną sytuacji ze znajomym, że on się zakochał i chciał. Jak myślisz, jak to jest możliwe, żeby to działało? Jest kilka teorii. Jedna to jest taka, że każda jakby karta ma swojego ducha albo anioła. Można to interpretować poprzez fizykę kwantową, tak jak te wielopozycje takie, że w jednym miejscu są dane rzeczy i można jakby zaobserwować jedną tam cząstkę w kilku miejscach, tak samo jakby karty pokazują daną sytuację. Bo ogólnie ja sądzę, że jest taka sytuacja, że wyższa jaźń kieruje ręką jakby i automatycznie wybiera te karty, które są właściwe. Przyznam się, że raz brałem udział w tarocie. Znajoma dała mi karty i mówi, żebym potasował. No ja tak potasowałem. Dałem jej z powrotem, wyrwałem jej z rąk i tasuję tak jakoś dziwnie. Ręce mi się jakoś tak dziwnie ruszają. No i rozkłada. Wyszło tak, że wyszła głowa, ręce lewa, prawa zgadzały się i w środku był demon. Znajoma się wystraszyła. W tym momencie tak zmieniłem barwę głosu i mówię, ja chcę najlepszą kartę. I ciach łapami na karty leżące na stole, wyciągam słonko. Nagle jakby we mnie znowu coś wlazło i mówię, ja chcę śmierć. Chwyciłem kartę, patrzę się, kostucha. No więc znajoma oczy w słup. No i wiesz, jak to się musiało skończyć, ale to jest twój temat, więc oddaję ci głos. Ogólnie miałem wiele różnych przygód z tymi kartami. Ogólnie zaskoczyło mnie to, że jakoś szybko mi się udawało to wszystko przewidywać. I miałem dużo sytuacji, jak określałem, że ktoś wyjedzie za granicę. Ktoś się mnie pytał, mówił, że są tereny zalewowe, miał problem właśnie, czy się przeprowadzić. Powiedziałem, żeby się nie przeprowadzał. No i dobrze zrobił, bo nie zalało jego obszaru. Twoje jakieś najciekawsze odczyty? Mógłbyś się nimi podzielić, pochwalić? Ja mam na przykład taką sytuację, że przyszedł do mnie człowiek i pytał się mnie na temat swojej pracy. On tam pracował w restauracji. No i właśnie się zdziwił, bo mu powiedziałem, gdzie pracuje, co robi, z kim pracuje i powiedziałem mu wtedy o choroby. Wtedy właśnie się zdziwił, bo to jest też, w tarocie jest też tak często, że w zależności od miejsca, w którym jest karta, jesteśmy w stanie określić daną chorobę. Określałem też stan czakr. Też kiedyś była sytuacja, że znajomy do mnie pisał i się mnie pytał, jak mu pójdzie
rządzie w Austrii. Ja mówię, że źle. No i poszło mu źle w Austrii. Potem pojechał do Wielkiej Brytanii. Tam mu też powiedziałem, że mu źle pójdzie, ale on tak pojechał. I potem już został w Polsce. Też miałem jakąś taką fajną sytuację, bo postawiłem tak bez jego wiedzy. Tam się dziewczyna parę miesięcy tam wróciła. No i się okazało, że to jest prawda. Był w szoku, nie wiedział, skąd ja to wiem. Ja mu powiedziałem wtedy o tym tarocie. Mów tam postawiłem. Wyszło coś, że będzie za 4 miesiące w nowym związku i się okazało to prawdą. Ja mam pełno tego typu sytuacji. Ogólnie karty z 82, są karty, są arkana małe, arkana wielkie, karty dworskie. Możemy na przykład na podstawie rycerzy określić, czy dana rzecz tyczy się na przykład przeszłości albo przyszłości. Na podstawie tego powiedzmy, w którą stronę się dana postać patrzy. Jak na prawo chodzi o przyszłość, jak na lewo to chodzi o przeszłość. W zależności od koloru jest różny jakby stopień duchowości danej karty. I też trzeba zwracać na kolor ubioru. Czy myślisz, że tarot może być jakoś przydatny w wywoływaniu zmiennych stanów świadomości? Tarotem można tak pracować też, że podczas wyjść z ciała albo świadomych snów możesz jakby badać tą daną naturę karty, przywołać ją w pamięci, wtedy ją bardziej rozumiesz. Udawało ci się kiedyś poza ciałem stawiać tarota? Poza ciałem nie. Ważne jest bardzo we wróżeniu, że tak jakby przyszłość nie jest jakby, ona jest elastyczna i zawsze stawiając tarota doradzam, co zrobić w danej sytuacji. I po prostu jest tak zawsze, że można jakby wyjść z wielu sytuacji. Nudny ten tarot. Tarczy go. Jeżeli masz jakieś zdolności w tym tarocie, bardzo możliwe, że masz jakichś niefizycznych opiekunów, którzy towarzyszą ci. Udało ci się kiedyś poza ciałem spotkać jakiegoś? Przy pierwszym wyjściu z ciała spotkałem ich i oni się tak dziwnie śmieli. Na przykład to było dla mnie dziwne, że oni się tak śmieją. To oni by byli jakby wyżej, tu jakby dla nich to było wszystko takie banalne. Mieli taką wyższą fazę i śmieli się w ogóle też z tego, że taki jestem zdziwiony tym wyjściem. Tak jakby oni właśnie to wszystko już przerabiali, wiedzieli. Gdzieś jest takiej mojej nieporadności ogólnie, że coś tam, ja im powiadam o problemach w życiu, oni tam tak się śmiali, że to nie ma znaczenia w ogóle, że czym ja się przejmuję. Pamiętam, że jakiś taki balon mi pompowali wielki, wtedy jak wyszedłem pierwszy raz. Raz mi się jeden opiekun pojawił, tak czułem czyjąś obecność w pokoju i zaglądam za fotel, a tam mi się pokazał taki murzyn w dredach zadowolony. A jesteś pewien, że nie twoje widzimisię? Kiedyś coś takiego, że wiesz, pytałem się na temat tam pewnej znajomości i tak dalej, wiesz, rezultatu. Wyszło, że tak, przewidział mi jakby przyszłość. A miałem też taką sytuację, że podejrzewałem... Czekaj, poza ciałem czy przy pomocy... Poza ciałem, poza ciałem. Czy obie jest ciekawe? Co byś powiedział, obie? Miałeś tak czasami, że tam coś ci się śniło, że jakby takie, wiesz, alternatywne rzeczywistości, jakby jakaś inna rodzina czy coś takiego. Masz jakieś wnioski dotyczące alternatywnych rzeczywistości fizycznych? Bo się coraz częściej opowiada właśnie o tym, że świat fizyczny zaistnieć może wielu i my żyjemy w jakichś różnych duplikatach siebie i może... Ja mam takie wrażenie, że jakby nasze części, jakby nasze alter ego, tak jakby żyją w innych rzeczywistościach i my się czasami podczas właśnie snów podłączamy. Udało ci się coś takiego przeżyć? To można byłoby przyrównać do tych światów fizycznych, równoległych? Tak, tak. To jest jakby na zupełnie życie tak, że na przykład traciłem pamięć i powiedzmy, albo ewentualnie miałem jakiś przybysk z tego życia. No tak, ale jeżeli się to zdarza i znajdujesz się w innej skórze, czy to oznacza jednocześnie, że istnieją światy równoległe, bo to może być na poziomie atmicznym, że łączysz się z innymi istotami żywymi, czy ewentualnie łączysz się jaźnią z nimi i współtowarzyszysz komuś w życiu. Czy postrzegłeś coś, co by mogło nam jak gdyby wyjaśnić tę zagadkę? W którym z tych planów byłeś? No, to mogą być już wspomnienia, mogą być oglądane filmy, mogłeś wykreować sobie całą sytuację. Jeżeli sny są nawet w jakimś tam stopniu świadome, co prawda można obserwować to i ocenić sytuację, w której się znajdujemy, ale to zawsze może być zwykła kreacja. Wielokrotnie tak miałem, że tworzyłem sobie sny, nawet świadome, i odtwarzałem oglądane filmy. Bardzo często udawało mi się te fragmenty z tych filmów wyłapywać i wiedziałem dosłownie, w którym momencie stwarzam akcję snu na podstawie oglądanego filmu. No i jak ocenić to, czy to są majaki senne, swoista kreacja nocna? Trudno powiedzieć, są ludzie, którzy uważają, że to są wspomnienia z poprzednich wcieleń. Inni opowiadają, że nasza słoneczna twórczość nocna, inni z kolei upierają się i chcą koniecznie mieć te światy równoległe, do których w nocy się podłączamy, czy odczytujemy jakieś informacje, jakieś zdarzenia i łączymy my to z naszymi. Teorii jest dużo. Jak sprawdzić? Ja osobiście tego nie wiem. Choć bardziej jestem przekonany, że twórczość nocną, zapisujemy ją, tworzymy na nowo historię, która mogła nie mieć miejsca. Po prostu na tym nasza fantazja się opiera, że jesteśmy w stanie tworzyć
nowe sytuacje z tych, które już znamy. A książę przeczytałeś zapewne dużo, oglądałeś dużo filmów, słyszałeś mnóstwo historii. Ja z kolei zauważyłem momenty w świecie fizycznym, w których zmieniam stan świadomości i zapisuję sobie. Wpadam w taki dziwny rodzaj oszołomienia, zaskoczenia czy zafascynowania jakimś zjawiskiem i w tym momencie w 100% jestem pewien, że ta sama sytuacja, którą obserwuję, będzie mi się śniła. Tak jakby nie zawsze i nie wszystko docierało gdzieś w środku do mnie, co realizowało się później w nocy w postaci sennych marzeń. I wyłapałem już wielokrotnie sytuacje takie, na przykład oglądając gdzieś na filmie, czymś byłem zaskoczony, coś spowodowało, że zamarłem z wrażenia. To jest taki dziwny rodzaj utknięcia jak gdyby w tej scenerii, którą się obserwuje. I w tym momencie zapisywałem coś, gdzieś docierało we mnie moje głębiny i eksplodowało to w czasie nocy, przyjmując różne postacie. Na razie z moich doświadczeń to bardziej jestem skłonny uznać, że te nasze sny są przetworzoną rzeczywistością, którą obserwujemy. Naszą twórczością nocną, senną. Śniła jakaś taka sytuacja, że kogoś poznajesz w śnie, ty jakiś odwiedzasz jakieś miejsce, a potem to się działo normalnie, naprawdę. Ale to bardzo często tak mam. To taki, nawet mam... Znacznik taki, wiesz, przesunięcie. Taki... Mam nawet na jawie, mam głos śnienia tak rozbudzony, że... Udziela on mi informacji, czy rejestruje, postrzegam jakieś takie wewnętrzne wzrokiem sytuacje, które spełniają się, te obrazy, które ja postrzegam. Tak jakoś skonstruowane, że nie mam z tego żadnego użytku. Na tyle nie było to jasne, bym mógł przewidzieć sytuację, jaka rzeczywiście nastąpi. Dopiero jak zrealizuje się, zdarzy się coś, to mówię, no przecież oczywiście ja sobie to śniłem. Bardzo często tak mam, w różnej formie, w różnej postaci. I zastanawiałem się, głowiłem się nad tym, czy nasze śpiące ciała informują się. To jest na pewno, to już jest faktem. Zarejestrowałem mnóstwo takich zjawisk i mogę śmiało stwierdzić, że nasze śpiące ciała prowadzą z sobą ciągle rozmowy, bez względu na to, czy jesteśmy w jednym pomieszczeniu, czy oddzieleni. Mam nawet jedną znajomą, która przeżyła śmierć kliniczną i ona opowiada, że ona słyszy śpiące ciała. Ludzie opowiadają jej. To ci potwierdza jakby ona... Tak jakby śpiące ciała prowadziły niezależnie od nas jakiś taki plan komunikacji. Wymieniają się informacjami. A wiem, że to prawda, że babka bardzo zdolna i ma umiejętności w tym temacie, bo miałem taki moment, kiedy ugłośniałem swoje myśli, coś takiego mi się zrobiło jak brzuchomóstwo i parę razy wymówiłem uwagi i ona to słyszała. Miałem 100% potwierdzenia, ona po prostu powiedziała, słyszycie? I powiedziała dokładnie co. Zresztą, co myślałem, tak? Nie, co ja powiedziałem. To nie było myślenie mentalne, nie ugłośnienie wewnętrzne myśli. Coś jak brzuchomóstwo. Ale zatknąłem się z paroma osobami. Ale tak normalnie to mówiłeś... Ona całkowicie mnie słyszała wewnętrznym uchem. A ty wiedziałeś, że się przełączyłeś na ten wewnętrzny głos? No właśnie w tym momencie się przełączam, ja rozpoznaję, że, bo to jest taki rodzaj mówienia bez głosu tego, który słyszymy w czasie wymawiania buzią. I w momencie jak mówiłem, nie orientowałem się. Dopiero jak powiedziałem, zdałem sobie sprawę, że znowu już wewnętrznym głosem powiedziałem. To właśnie jakoś jest takie dziwne, tak dziwnie skonstruowane. Świadomie tego nie potrafiłem. Miałem takie momenty, kiedy się przefazowałem i pozdrowiłem moją córkę. Ona miała chyba wtedy 10 lat, 8 i również usłyszała tam przywitała się ze mną, nie wiedząc, że ja stoję gdzieś za plecami. A więc ludzie słyszą wewnętrzny głos. Nawet ostatnio Herbina coś wspominała, że rozmawiała z jakąś starszą osobą, z zanikami pamięci i ona usłyszała jej wewnętrzny głos i odpowiedziała jej, bezpośrednio zwerbalizowała swoją wypowiedź. Ta pani pomimo tego, że nie słyszy i miała tam jakieś ubytki w pamięci. A więc ciekawe zjawisko jest. Kiedyś leciałem z takim facetem, no i on pędził przede mną, skakał z kamieni na kamień, ja szybowałem między nimi, wylądowaliśmy na polance i spotkałem dwie osoby na tej polance. Para młodych ludzi. My spotkałem już rzeczywiście parę dni później, co było dziwnym dla mnie zbiegiem okoliczności. I wtedy tak sobie pomyślałem, że coś dziwnego się dzieje. W śnie można trafić do kogoś, do osób, które zamierzały mnie za parę dni odwiedzić, ale one planowały to jako niespodziankę, więc nie miałem żadnej informacji, że one przyjadą do mnie. Spotkałem je w śnie i to w dziwny sposób, bo trafiłem na nich na jakieś takie dziwne oazie między gąszczem. One sobie po prostu tam stały i rozmawiały ze mną. Ale treści teraz rozmowy nie pamiętam. Wiem, że chyba to nie miało wtedy znaczenia. W którymś tam momencie zostałem przez nich prawdopodobnie przywołany, wykreowali całą akcję snu i dotarłem do nich, zanim bezpośrednio fizycznie do mnie przyjechały. No to jest jakoś tak, można to wyczuć, jak mi się wydawało, wyczuwać kiedyś pogodę. Mówili tak zawsze, że eteryczny to tak co człowieka, jak się wyjdzie poza jakiś obszar i do astrala. No ja nie słyszałem jeszcze o nikim, kto by był w stanie przekroczyć tą granicę. Ja miałem kiedyś coś takiego, że udało mi się wysunąć. Wiesz co, to jest takie coś, o czym niechętnie mówię, bo to zakrawa trochę na szaleństwo.
UFO. Zrobiło mi się parę razy teleportacja. Miałem świadków nawet na to. Oni też nawet nie chcą o tym mówić publicznie. Odnoszę wrażenie, że ja się eterycznym przemieszczałem. Tylko w którymś momencie przekraczałem chyba tą granicę, ale co było dziwne, nie cofało mnie, ale fizyczne ciągnęło się za mną. W sensie, że chodziło samo, czy też zniknęło? Nie, musiało chyba znikać w tym miejscu, w którym ja stałem, które je zostawiłem. Były takie chwile, że potrafiłem na przykład stać się również przezroczysty w tym momencie i pojawiałem się gdzieś tam, przykład, nie wiem, 200-300 metrów dalej, ale w tym świecie fizycznym, to jest trudno powiedzieć, bo w którymś momencie na przykład idąc, zaczynałem płynąć i czasami dokonywałem pewnego jak gdyby skoku z punktu A do B, ale gdy pojawiałem się w miejscu, w którym lądowałem, przez jakiś czas byłem również niewidoczny, co dla mnie było bardzo frapujące. Dopiero po jakimś czasie znowu przesuwało mnie i w tym momencie pojawiałem się tak już całkowicie z ciałem fizycznym. Co ludzie ci widzieli, jak byłeś jakby przeciwdolący ciało? I że w momencie, jak byłem przezroczysty, nie widział mnie nikt, nie słyszeli mnie, ale widzieli mnie dopiero jak się całkowicie pojawiłem w świecie fizycznym. Zjawiska nie rozumiem do końca. A było tak, że ktoś zobaczył, jak się materializujesz, jak to? Czyli dla mnie, ja nie miałem problemu z materializacją. Ja ale widział ktoś, jak się materializujesz? Nie, właśnie tak. To wygląda tak, jakby się w tym momencie człowiek pojawił, albo nie było. Zwykłe OB, bo tak jakbyś, wiesz, zrobił sobie OB w jednym miejscu, idąc na przykład w czasie drogi, gdzieś idę, i nagle powoli przechodzę w niefizyczne plany, idę dalej, kontynuuję marsz. Najczęściej miałem ciężar ciała eteryczne, nie widziałem różnicy. W którymś momencie na przykład mogłem ruch zatrzymać, wszystko ściemniało i pojawiały się mi fragmenty tych ulic, których spodziewałem się, że powinienem zobaczyć, ale zdeformowane jak gdzieś wyolbrzymione, pewne fragmenty architektoniczne, no nie tak jak w świecie fizycznym, nie? To więc przerysowane jak gdyby, nie? Ale wtedy rozpoznawałem, w którym momencie ewentualnie mogę być, tylko najgorsze było to, że nie zdawałem sobie sprawy, że już jestem poza ciałem. Ja zmierzałem do jednego celu i szedłem tam, gdzie chciałem. Ewentualnie skoncentrowany byłem na miejscu, w którym chcę jak gdyby się pojawić i tam przerzucało mnie, ale wiedziałem, że mogłem ewentualnie iść na nogach albo dokonać skoku z miejsca A do punktu B bez odczuwania przemieszczania się. W tym momencie byłem niewidoczny. To jest dziwne zjawisko, ale jestem przekonany, że teleportacja jest zwykłym OB, tylko OB eteryczny. Tylko z jakiegoś powodu nie cofa z powrotem do ciała eterycznego, tylko to ciało znika w tym miejscu, w którym zostało pozostawione i pojawia się w tym miejscu, gdzie jaźń zawędrowała. Ja na początku miałem tak, że właściwie nie zarejestrowałem prawie nic. Nie widziałem tego całego ruchu. Odbywało się OB, ale miałem problemy z uświadomieniem sobie tego całego czegoś. Dopiero po jakimś czasie byłem w stanie wyciągnąć z pamięci, przypominałem sobie. A dopiero przy tych kolejnych, jak udawało mi się rejestrować, mogłem podejmować decyzje już w czasie tej teleportacji. W tym samym momencie skoku z punktu A do B. Miałem więcej jak gdyby luzu i możliwości penetrowania tego środowiska. Dlatego też jestem przekonany teraz, że teleportacja jest zjawiskiem OB. A co się dzieje wtedy z twoim ciałem fizycznym? Ono się gdzieś przemieszcza do innego. Odnoszę wrażenie, że najpierw ono się robi przezroczyste, ono jest, ale po dostrojeniu do ciała eterycznego ona podlega innym prawom. Dlatego ja mogłem na przykład najpierw iść, a później sunąć. I ludzie cię widzieli wtedy, no, jak szaleś, czy nie? Wtedy nikt nie widział. Ja byłem w tym momencie, byłem w tej przestrzeni, byłem obok nich, ale stałem się jednocześnie przezroczysty. A więc coś światło musiało szwankować, ono przelatywało na wylot. A jak Kazik cię zobaczył, to było tak. No, wyskoczył jak głupi i tam jęczał. Ale przypatrzył się w pustą przestrzeń i się zmaterializował? Byłem obok nie najpierw, obok niego. Tam miałem trochę zafałszowaną rzeczywistość, bo obok niego stały kobiety, które nie powinny stać. No i ubrane były na zimowo, a więc dostrzegłem, że już to była kreacja moja artystyczna. No i patrzę się na niego i zauważyłem, że on ma tak inny rodzaj jak gdyby błysku w oczach, który postrzegam za każdym razem, jak jestem w planie eterycznym. No więc tak, wiesz, patrzę się na niego. Nie zorientowałem się, że jestem poza ciałem wtedy tak za bardzo, bo wiesz, sytuacja była tak rzeczywista, tak oczywista dla mnie. Jestem naprzeciwko niego, a on się patrzy gdzieś 10 centymetrów obok, na wprost i nie reaguje. No, w którymś momencie wrzasnąłem na niego i w tym momencie przyniosło mnie dokładnie w jego pole. Ale to było jeszcze takie w miarę proste. Miałem takie bardziej spektakularne wyjście o zniknięcie. W którymś momencie wyobraź sobie, jestem u znajomego w biurze. No i tak siedzę sobie i się zgubiłem. No i tam sobie zadałem pewne pytanie, pewien cel. Jak już tak czuję, że tak mi dobrze, zaczyna mi tak rozkręcać. Chciałem sprawdzić, co jest w pewnych urządzeniach. Czy można odczytać pamięć twardych dysków w komputerach? No i wyobraź sobie, wciągnęło mnie najpierw na środek pokoju. No i tak jak zwykle poza ciałem, koncentrowałem się na tym zagadnieniu, na tym zadaniu i zgubiłem się w dziwnej białej mgle. Nie do zidentyfikowania. Nie wiadomo, co to było. Ale co było dziwne, odcięło mi wolę i wpadłem w stan świadka, nie mogąc nic w ogóle zrobić, tylko po prostu rejestrowałem sytuację. W którymś momencie znowuż tracę to odczucie mgły, pojawia się w ciele fizycznym, ale ciężko mi było się jakoś dotrzeć do siebie i tak powoli przedzierałem się przez to ciało i patrzę, mój kolega syla się nade mną i tam coś bełkocze, że mnie nie było. Słyszałem go niezbyt dokładnie i potrzebowałem co najmniej, ja wiem, 10 sekund, by dostroić się do ciała fizycznego i zacząłem reagować, co on mówi. No i kolega mówi właśnie, że wcięło mnie na 5 minut. Nie było mnie w ogóle nigdzie. Ale
ulicą i potem on jakoś wszedł z pokoju i ty byłeś z powrotem, czy... On cały czas był. Najgłupsze było to, że mówi, byliśmy wspólnie w jednym pokoju, on robił kawę, ja sobie siedziałem na wersalce. No i to co, ile na kawę? Wziął filiżankę, włączył automat, patrzy, mnie nie ma. Jeszcze czeka trochę, myśli, że przyjdę. Nie ma mnie, poczeka minutę. Trochę się zirytował, bo to było wielkie biuro. Powinien pilnować osoby, które przemieszczają się w tom i we w to. Nie można tak bezkarnie było sobie tam chodzić po tym całym zakładzie. Poszwendał się po tych halach, nigdzie mnie nie znalazł, wrócił, nadal mnie nie było. No to więc stwierdził, że zrobi sobie kawę. I w tym momencie mówi nagle, że znowu się pojawiłem na wersalce. Ale to było tak, że on patrzył pusta wersalka? To było 5 minut czasu, a więc on mógł się kręcić w tom i we w te, obserwować wersalkę, robić kawę, wyjść na korytarz, sprawdzić wszystko, wrócić z powrotem, czy już jestem w środku. Mówi, że nie było mnie. Już nie pamiętam, czy on bezpośrednio się patrzył na wersalkę. Bardzo możliwe, że szukając mnie, gdzieś błądził wzrokiem dookoła i nagle po prostu ściągnęło mu uwagą wzrok w stronę wersalki, nagle jestem. Samego momentu nie pamiętam, choć oczywiście nie pytałem go dokładnie. Ja podejrzewam, że to na tyle szybko się obraz pojawił, że on nie rejestrował momentu rozmycia tego obrazu. A więc prawdopodobnie pojawia się to szybko. Tak jak w skoku. Innym razem miałem coś takiego, też było ciekawe, bo położyłem się na ławce gdzieś tam nad wielkim jeziorem i znowuż mi ścięło. No i tak ścięłem sobie tam pod tym krzakiem, obserwowałem, czy ktoś idzie, co się dzieje. Wiem, że w którymś momencie usłyszałem go, jakby takim wewnętrznym głosem, z poczuciem pewności, że on mnie szuka. No więc ignorowałem go jeszcze, bo mi się tam podobało i w którymś momencie pogłębia się ta myśl i słyszę go, że jeszcze troszeczkę i on w ogóle zostawi mnie na tym jeziorze. Idzie sobie, bo on już tego dosyć. Zainteresowany jego osobą, pojawiłem się naprzeciwko niego. I to było największe zabawne zdarzenie, bo on mówi, że mnie nie było i nagle pojawiłem się na drodze, tam gdzie on stał, naprzeciwko niego w odległości 10 metrów. Tak patrzył się na drogę i nagle ty się... Się wściekał, że mnie nie ma, wyzywał mnie, że znowu gdzieś polazłem i nagle bum, pojawiłem się naprzeciwko niego. No to było dziwne. Robiliśmy później analizę tego otoczenia i mierzyliśmy w metrach następnego dnia, ile to mogło mieć miejsca, czy ten skok nastąpił, czy nie. No i wszystko było potwierdzone. On mówi, że też trwało jakiś czas. Tam się szwendał dookoła. To znaczy się gdzieś wlazłem w coś i mnie nie było. Sam się zastanawiam, jak to było. No, masz szczęście. No nawet głowy nie odwracał w tym momencie, gdzie pojawiał się od tego miejsca. Jakby. Nie patrzył i się wściekał. I to jego wściekanie się przyciągnęło mnie. Bo ja się wystraszyłem, że rzeczywiście mnie zostawi i podjąłem decyzję, że chcę do niego. I tym samym pragnieniem tarcia do niego pojawiłem się przeciwko niego. To było dziwne. On po prostu mi zepsuł OB, zepsuł mi znikanie, a jednocześnie przyciągnął mnie z planu, w którym gdzieś ugrzązłem. Narzekaliśmy, że nigdy nie było aparatu przy okazji, żeby to sfotografować. On też nie wiedział, czy ja się odwróciłem, poszedłem sobie w krzaki gdzieś, czy zniknąłem. Nie domyślił się od razu. Mówi, że on patrzył się idealnie w to miejsce, gdzie się pojawiłeś, jakby w momencie pojawiania się, tak? To... Ale jak on się mógł zastanawiać, czy ty gdzieś z krzaków nie wyszedłeś się? On się wkurzał, że mnie nie ma, a on już się... to napięcie w nim wzrastało i on sobie już obiecywał wewnętrznie, jak nie pojawię się w ciągu, tam nie wiem, 5-10 sekund, to on się odwraca, idzie do auta i wyjeżdża. To było po prostu rodzaj jakiejś groźby, który spowodował, że pojawiłem się przeciwko niemu. On mnie przywołał. I powiedział, że jak to wyglądało, że to się po prostu pojawiłeś, czy jakoś ci najpierw ręka się pojawiała, czy... Pojawili się wszystkich części ciała. Na tej podstawie ja śmiem stwierdzić, że te wszystkie zjawiska teleportacji to jest jakiś rodzaj OB graniczący między tym eterycznym wyjściem, a jakimś, to jak to powiedzieć? Bo ja to zawsze myślałem, że ty miałeś tak, że nie było pewności, czy się teleportowałeś, bo było tak, że... Ja nie mam możliwości. Myślałem, że te historie to były takie, że ty się patrzyłeś w jedno miejsce, znaczy oni się patrzyli w jedno miejsce, potem spojrzeli się w drugie i ty już jakby się pojawiłeś i nie było pewności, czy wyszedłeś za jakichś krzaków, czy wiesz. Czy... W międzyczasie znikałem gdzieś, nie wiem gdzie. Zastanawiałem się później, co by się stało, gdyby mnie tak wcięło na pół roku, czy na 20 lat wlazłbym w tą mgłę i by mi nie cofnęło i tak myślę sobie, hola, dość tego, już tam sobie nie życzyłem więcej tego rodzaju zjawisk. No bo to jakby musiał ci fizyczne do eterycznego jakoś wciągać. Eteryczne chyba wciąga. Nie rozumiem cały czas, co się dzieje. Ja myślę, że fizyczne jest, tylko ono w jakiś sposób, nie znam pojęć, które by mogły przybliżyć tego rodzaju zjawisko. Fizyczne jest, ono jest jakoś, no jak powiedzieć, no nie wiem jak powiedzieć. Ja w każdym razie cały czas się czułem, że jestem w eterycznym. Dla mnie nie było żadnej różnicy, żadnych problemów nie miałem. Cały czas istniałem, miałem swoje ciało, mogłem się nimi ruszać, a więc ja nie widziałem żadnych ubytków. Dla mnie była ciągłość. Nie umiesz tego świadomie wywoływać. Bym musiał znowu leżeć i w transie wpychać, a od dłuższego czasu się nie zajmuję tym, nie mam w sumie czasu, ani mi tak nie ciągnie. W tych chwilach, w których mi się to zdarzało, po prostu byłem zafascynowany czymś, jakiemuś wrażeniu uległem. To powoduje automatycznie, że wtedy wychodzę z ciała. No tak mam od wielu lat, ale tak ekstremalnie to mi się zdarzało. Coś dopiero w sumie rok czasu. Ale trzymam się teraz dobrze i nie pozwalam sobie na tego rodzaju transy. Po prostu mam wątpliwości. Nie wiem, nie jestem pewien, czy zawsze się wróci, jak się chce. Słyszy się wielokrotnie
te opowieści o osobach, które gdzieś tam idą, znikają i pojawiają się po pół roku. Nawet są znane historie, gdzie zginęły grupy osób i znaleziono na przykład jedną osobę martwą, a po pozostałych śladu nie zostało. One gdzieś tam widocznie tkwią jeszcze w tych planach eterycznych, się swędzają. A coś to takie historie też, że właśnie ktoś z przeszłości? Z przeszłości tak, bo utknął i mógł się ocknąć w którymś momencie, się ponownie zamanifestować. Tak mi się wydaje, że to na pewno może być możliwe. I o takich relacjach słyszałem wielokrotnie, że ludzie ginęli na 10-20 lat i się pojawiali później całkiem bez świadomości przebywania gdzieś w tym momencie. Tracili poczucie czasu. Tkwili prawdopodobnie w tej mgle, w stanie świadka, w którym się nic nie dzieje, nie rejestruje nic i pojawiali się po jakimś czasie. Co się puszczało? Jakiś bodziec, jakiś czynnik zaistniał, co umożliwił im wyskoczenie z tego poziomu. Ale wiesz, to znaczy, że czapka niewidka jest fakt, no, przynajmniej dla mnie. A jak ci na przykład wywala do mentalnego, masz to uczucie, jakbyś leciał do góry, wtedy tak? Najczęściej mi wywala w mentalnym. Astralny... Co wtedy widzisz ogólnie? No ogólnie nic nie widzę. Nie jestem skoncentrowany na widzeniu. Mam taki rodzaj myśl-uczucia bardziej. To jest coś takiego przybliżonego do czytania książki. A w przyczynowym już masz jakby dostęp do różnych istoci, jakby do różnych ego? Wiesz co, ja miałem takie różne dziwne rzeczy, mi się przytrafiały, że najczęściej byłem zainteresowany rozmową z moim kumplem, moim znajomym, jakimś tam aspektem mnie. Z nim dociekałem pewnych tajemnic, zadawałem mu pytania i doszukiwałem, ale to były jak gdyby dociekania teoretyczne, intelektualne i ja nie dbałem wtedy o wizję, to były po prostu treści mentalne. To były różnego rodzaju jakieś takie niekomunikaty czy wymiany myśli, były kontynuacją tych zagadnień, które borowałem w świecie fizycznym. No to w zależności od tego, czy były obrazy konieczne, tam czasami się coś pojawiało, ale na ogół była to treść taka myślowa. Czy jakoś nie czujesz żadnego ciała wtedy czy coś? Na ogół też nie wykonuję ruchu, bo jak ci mówię, ja byłem tak zafascynowany przez ileś lat pewnymi procesami i byłem tylko na nich skoncentrowany. Ja dostawałem różnego rodzaju jak gdyby transfermy. Już teraz nie zastanawiam się, czy to jest z zewnątrz, czy nie. Z jakimś tam podmiotem, czy ze świadomością kosmiczną, czy z jakimś moim przyjacielem, czy z wyższą jaźnią. I prowadziłem z nim rodzaje jak gdyby symbiozy. Coś jak połączenie, jak fuzja dwóch jaźni i rejestrowałem tylko zjawiska te wewnętrzne. A na astralu w ogóle nie byłem skoncentrowany. Ja dopiero chyba na forum się o tym dowiedziałem, że ludzie sobie w astralu robią. Co byś powiedział, na przykład takie coś? Ja miałem parę razy, że jakbym był w takim, nie wiem, świecie, że było tak jakby, nie wiem, ciepło i tak dalej, było to białe niebo i wiesz, i gadałem z tymi totami i ja miałem takie, wiesz, poczucie jakby głębokiej więzi z nimi. Zawsze jakieś, nie wiem, mi przytulałem czy coś, to było jakby takie podłączenia i czułem tą taką energię, a czasami jak leciałem do góry, to czułem to takie coraz większe ciepło i takie spalanie i za jednym razem to tak jakbym, wiesz, pamięć stracił już. To nie wiem, co to mogło być. Coś tam robiłeś w jakiejś, tam, ja spotykałem parę razy jakieś takie dziwne mgły, których nie analizowałem nigdy, które się mniej lub bardziej świeciły. No jak ci mówię, ja nie byłem w ogóle skoncentrowany na tym, żeby penetrować środowisko, tylko byłem strasznie cięty na tę komunikację ze świadomością kosmiczną, czy z tym swoim partnerem, czy z wyższą jaźnią. I byłem tak z tym zafascynowany, że dążyłem za wszelką cenę do tego, nie? Do wymiany myśli, do tej symbiozy, do dotarcia, do zmienienia swoich właściwości umysłowych. I na przykład miałem takie coś, że na przykład myślenie mi wzrastało wielokrotnie, że byłem szybszy, mądrzejszy. Czy ci przynosiło tutaj normalne życie? Trudno powiedzieć, bo ja nie rejestrowałem wtedy swojego podmiotu jako osobno, jakoś, wiesz co, ja dziwne to wszystko jest. To by musiało, po prostu musiałoby dłużej trwać, a moje obecności są spontaniczne, takie krótkie, bo albo gdzieś tam stoję, albo coś zrobię, albo się zagapię, albo coś pragnę. I nie siedzę tak w tym transie, żeby tam na przykład ileś tam godziny się ładować i zebrać energię, żeby te wszystkie elementy świadomości sobie spasować i na dłuższy okres czasu wyjść. Nie miałem nigdy tyle cierpliwości. No i potrzeby. Myślę, że gdzieś jest tam, jest jakieś miejsce, z którego można czerpać informacje dotyczące tych planów niefizycznych. Różnego rodzaju syntezy można tworzyć, ale tu się po powrocie zapomina, nie gubi się je. Widziałeś aury czy coś takiego? A różne okresy miałem. Też czasami widziałem aury. Widziałem w dziennym stanie świadomości. No ale jak to mówię, to jest takie jak gdyby połowiczne przefazowanie jeszcze w ciele fizycznym. Ale przyznam ci, że to jest aż takie fascynujące. Bo zobaczy, że tam ktoś ma jakiś kolorek w lewo, w prawo, coś tam mu się zaświeci. To też do niczego nie było przydatne, bo... No właśnie, a jeżeli się spytać, czy na przykład działałeś w fizyku normalnie, w takim wierzchnięcym stanie świadomości, czy na przykład komuś wystawały te konkretne ciała różne, niefizyczne? No, widziałem. I one mają zawsze taki sam wygląd jakby? No właśnie, wielu osób one są większe lub mniejsze. Eteryczny to jest takie jakby prześwitujące. No właśnie, z eterycznym miałem problemy, bo jak eteryczny widziałem, to chyba raczej nie dostrzegałem różnicy, które jest które. Przy astralnym już miałem możliwość zauważenia różnicy. Astralny jak wygląda?
No, świetlisty. On był świetlisty i przezroczysty. Ale czasami ludzie mieli, byli w tym astralnym ciele wyżsi od głowy, mieli takie dziwne kształty jakieś, ale byli tak groteskowo wyglądający. Zachowywali swój kształt, ale niekoniecznie ta wielkość tego ciała astralnego pokrywała się z tym fizycznym. Zauważyłem pewien rodzaj osób, u których to ciało było większe. U osób, które są pewniejsze siebie, wykształcone, mają rozbudzoną w sobie decyzję, zdecydowanie, one potrafiły olbrzymi dźwięk. Jeżeli odzyskują oni świadomość w tym wyższym ciele, to nagle stwierdzają, że mają tam 2 albo 3 metry. A mentalny to jest jakaś kulacja? Mentalny jest rozmyte. Jest tak jak niby astralny, ale po prostu rozmazane są jego kontury. Bardziej rozmyte. Im bardziej wyższe ciało, tym bardziej jest rozmyte. Później ci po prostu są tylko takie placki jakieś takie. O. Im wyższe ciało, tym bardziej rozmazane i bardziej takie chmurkowate. Nie wiem, czy dałoby się jakiś przedmiot fizyczny zmaterializować? Jeżeli ja potrafiłem zniknąć z całym ubraniem, nawet z komórką, i ona się pojawiła w tym samym miejscu, w którym ja miałem, to podejrzewam, że możesz też wytworzyć. Ja nie znam nikogo, kto świadomie potrafi teleportować czy materializować przedmioty. Nie wiemy, kto z nas w którym momencie duplikuje przedmioty, czy je przesuwa. One nam się gubią w sieci fizycznej i pojawiają się w tym momencie i stwierdzamy, że je znowu znaleźliśmy, a rzecz była zgubiona od miesięcy. O właśnie, a co ty na przykład sądzisz o tych opętaniach różnych? Czy to jest jakiś byt astralny? Wierzysz w takie, jak wiesz, tego rzeczy? Jakby nie było, bytów jest pełno, astralnych, mentalnych, eterycznych i... A skąd wiesz, że na przykład to nie są jakieś twory wyobraźni? Tylko... Każdy opętuje się sam, ale może być mniejsza lub bardziej czynotwórcza przyczyna. Jest coś takiego jak kondycja ciał niefizycznych i spójność i podporządkowanie się twojej woli. I na przykład można ci tam łazić w tą i we w te, nie spowoduje to żadnych zaburzeń. Możesz tylko stracić na przykład szklankę z ręki i wypadnie ci w momencie, jeżeli ktoś przez ciebie przeskoczy lub wniknie w ciebie. Nie będzie miało to znaczenia. Chodzą sobie, łażą ludzie w tą i we w te i tam dokuczają. To mogą być same też ciała niefizyczne. One mogą powodować zaburzenia. No i przede wszystkim jest, co jest ważne, w wielu sytuacjach dzieje się coś takiego, że człowiek sam bzikuje. On z jakichś powodów z zewnątrz rozpuszcza te ciałka i ten chaos powoduje, że on traci zwykły umysł. Straci umysł, czy tam będzie bzikował i farabele różne tworzył. Już coś takiego miałem parę razy, że jakbym czuł, że coś mi po kołdrze płynie, jakby jest normalnie, ale czy taki długi płyn, takie płynięcie czegoś, jakby nie wiem, przepływ i na przykład wyciągam ręce i mi wtedy te, wiesz, te ręce tak zaczynają falować, jakby na jakiejś takiej fali, wiesz, energii, czy czegoś takiego. Miałem tak, że podniosłem ręce do góry, jakby się niosłem, tak wiesz, i wyleciałem, wiesz, pod sufit normalnie. Jakby mi z ciała wywaliło, miałeś coś takiego? Ciało niefizyczne może ulegać pewnym sugestiom, pewnym ideom, myślą, które zapisaliśmy sobie wcześniej. Nie musimy być nawet świadomi w momencie, w którym ono realizuje na przykład jakiś ruch, czy jakiś rozkaz, czy polecenie, czy życzenie. To by znaczyło, że możesz nagle stać sobie spokojnie, obserwować coś, a to ciało astralne zacznie ci skakać, robić jakieś... zacznie się wyginać, wykręcać i... Tylko w tym momencie ty odczujesz to jakby narzucenie ci własnej woli, ponieważ nie będzie utożsamiane z tym, co ty rzeczywiście chciałbyś w tym momencie zrobić. Ale trzeba się liczyć, że ciało astralne podlega też intencjom, które złożymy sobie wcześniej. I to powoduje różne rzeczy. Tak jak na przykład w przypadku różnych chorób, ludzie jadąc windą boją się i dostają jakiś atak szału, coś się dzieje, a przecież tylko windą jadą, powinni się zachować rozsądnie. A co się dzieje w tym czasie? Otóż ciało astralne spowodowane lękiem i sytuacją i otoczeniem, które obserwuje, jak gdyby niezależnie od woli tej osoby, szaleje. Wyskakuje albo opuszcza windę, leci gdzieś tam w dół, czy obija się o ściany. Co powoduje zaburzenie koncentracji i przynajmniej wywołuje takie symptomy chorobowe, że odnosimy wrażenie, że ktoś bzikuje. To wygląda jak napad klaustrofobii. A sobie tam zażyczyć, żeby cię śpiące ciało prowadziło do przedmioty, który zgubiłeś miesiąc temu. Nie dajesz mu swobodę, jak w ustawieniach, tak lekko strzepujesz i uważasz, w którą stronę ten wiaterek ciała astralnego jest wyczuwalny. Ty rozpoznasz, w którą stronę on się chce skierować. Wiatr, co to jest jakby? No, ja podejrzewam, że to jest intencja, która wprawia w ruch w ciało astralne. Bo tak zawsze ludzie mówią, że to MDJ. Różnie będzie możliwe. Możesz sam spowodować, że ciało astralne zareaguje z opóźnionym zapłonem, budując jakąś sugestię, która się realizuje po czasie. Może ktoś z zewnątrz spowodować, że twoje ciało astralne przyjmie określony kierunek, nawet kształt czy formę. A może jeszcze twoja jakaś wyższa część. A że jesteśmy jak gdyby obserwatorami w tych ciałach, to podążamy w tym miejscu, w którym to ciało zostaje przesunięte czy dokona skoku. Rozmawia się z tobą Jason, super. Trochę poruszyliśmy kwestię teleportacji. Co prawda nie było to naszym zamierzeniem, ale jakoś samo wyszło. Nasza audycja dobiega końca. Musimy już ją skończyć. Osoby, które by chciały jeszcze nawiązać z tobą kontakt. Adres podaję mmichalik997@tlen.pl. No to super. W takim razie dziękuję ci za audycję. No ja też wszystkich pozdrawiam, wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia. W takim razie życzymy państwu przyjemnego wieczoru i do usłyszenia za tydzień. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.pl
infra.org.pl. Archiwalne odcinki audycji Rozmowy poza ciałem znajdziesz w archiwum Radia Paranormalium na stronie radio.paranormalium.pl.